Witam was serdecznie, moi kochani. Zaczynamy kolejny odcineczek. Nowy potwór znowu zawitał na nasze salony. Mamy w grze właśnie Kana. Epicki potwór niebieski. No to zobaczmy, przyjrzyjmy się jemu. W ogóle tutaj już patrzyłem troszeczkę. Po zaatakowaniu nie otrzymuje kontrataku, czyli fajnie. Zobaczmy, jak się rusza. Taekwondo w ogóle jakieś. Mam go na 15 poziomie, 683 punkty życia, 318 obrażeń, obrona fizyczna, obrona od magii 2, inicjatywa 41. Karta już jest dostępna w grze, więc już na pewno wielu z was ją tam dostało. Kopnięcie, zwykły atak, wykonuje kopnięcie w przeciwnika. Kopnięcie to nie jest kopnięcie. To jakieś zabawy koteczka. Dobra, super umiejętność. Wykonuje mistrzowskie kopnięcie, które odrzuca przeciwnika o 2 pola. Jeśli cel trafi na swojej drodze na pole z przeszkodą lub inną jednostkę, cel oraz wszyscy wrogowie z zasięgu jednego pola otrzymuje 100% obrażeń. No to powiem wam szczerze, że fajnie. Takie mapy, gdzie będziemy mieli w kupie, będzie się sprawdzała ta karta i zostają ogłoszeni na jedną turę. Ogłuszeni, no proszę, czyli dobrze, że zacząłem grać pułkownikiem babą. W innym przypadku zadanych zostaje 200% obrażeń, ta umiejętność zawsze trafia. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Pasywka. Gdy sojusznik wykonuje atak na przeciwniku, znajdującym się w zasięgu jednego pola od Kana, on sam też przyłącza się do ataku i zadaje 100% obrażeń. Czyli coś takiego jak przy trenerze Grizzly, że jak zginie nasza jednostka, a on tam w swoim zasięgu, to też wkracza do akcji. Tylko że tutaj w zasięgu jednego pola przyłącza się do ataku. Zdolność nie zadziała dwukrotnie w jednej rundzie na tym samym przeciwniku. No to wam powiem szczerze, fajnie. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda jego drzewko rozwoju. Na 17 dostaje precyzję 25 i na 20 wykonuje mistrzowskie kopnięcie, które super umiejętność na 2 pola. Jeśli cel trafi na swojej drodze na pole z przeszkodą lub inną jednostkę, cel oraz wszyscy wrogowie w zasięgu jednego pola otrzymują 120 obrażeń. W innym przypadku 240. No, ciekawa niebieska karta się zapowiada. Przejdźmy sobie do uniwersytetu. Ja przed chwilą sobie zagrałem w tym uniwersytecie. Za dużo tutaj nam nie pokazuje umiejętności, no ale coś tam pokazuje. No, poznaję taekwondo, to. No dobrze. Ale on ma fajne te ruchy kocie. Tutaj sobie tak powoli poatakujemy. No tutaj na razie nic, tylko widać po prostu, jak on atakuje. Ale powiem wam szczerze, że fajnie wygląda. Przypomina mi się taki stary film, chociaż tytułu już nie pamiętam. To chyba było najlepszy z najlepszych. Poślij ich w powietrze kopniakiem, nie będą w stanie otrząsnąć. No dobra. No to walniemy buzuskopa. Został ogłoszony na jedną turę. No i teraz tak, misiek tutaj padnie i zobaczcie. Atakował i ten też się przyłączył do ataku. Dodatkowy ruch miałem. W tej grze im więcej ruchów mamy, tym lepiej. Czyli ta karta może tutaj zawitać na salony, bynajmniej do mnie. Zobaczmy w ogóle, jaką dzisiaj mamy mapę. Mamy taką mapę, więc myślę, że wezmę sobie Tigerka. Wezmę sobie Tigerka, zielonego jeszcze, czyli mojego pułkownika babę, którym ostatnio lubię grać. No i teraz będę miał do dyspozycji właśnie złoto, co bym chciał wczytać. No raz, spróbujemy. Spróbujemy na arenie, zobaczymy, czy uda się coś wykorzystać go w ogóle. Zobaczymy za chwilkę, kogo go nam wylosuje i na jaki zestaw będziemy grać. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie o tych nowych kartach. Ja wiem, że tam już jest plan wydawniczy na kolejne karty ustawiony. Jedna mnie ciekawi, chciałbym zobaczyć, w zasadzie już mam dostęp do serwera testowego, ale jeszcze nie zainstalowałem go, bo teraz troszeczkę okres pracy. Dobrze, jest przeciwnik. No i zobaczmy, na kogo trafimy.
Tutaj chodzi, żeby potestować sobie kartę, o jakiegoś tam koksika nam da zapewne. No dobrze, zobaczmy. Aha, czyli tutaj tak. Kan według tego powinien się dołączyć do ataku. Jest, przyczajony tutaj Krys właśnie. Dostał kontrataku, okej. Drewutniak nas tu... Franki się pojawił. Dobra, zostałem ogłuszony, ale mam babę. Dobra, i co by teraz tutaj zagrać? Coś by trzeba było tutaj zagrać. Myślę, że zagramy właśnie... Zagramy małpę. I postaram się... Kogo by tutaj... Zobaczymy. Chyba będziemy się starać... Tak, postaramy się... Czyli misji zaraz go tutaj dojedzie, czyli już nie mamy Franka. Już się Franka pozbyliśmy. Gitara. Teraz trzeba się pozbyć szybko tego Bilego tutaj. Dobrze, teraz przyczajone tygry znowu. To jest dobry dodatkowy ruch. To mi się podoba. Drewniaka też zaraz się pozbędziemy. Dobra, super umiejętność. Więc drewniak zaraz nam tutaj poleci. No, drewniak już nam odpadł. No i teraz zostaje mu tylko Ares. Dobra, miał obronę. Idziemy kanem tutaj. Staramy się teraz tego Aresa wykończyć. Małpa tutaj już jedna mi zginęła. No i teraz chyba druga powinna zakończyć sprawę. Tak, nie ma tego. Nie ma kontrataku. Dobra, Kan znikł. Ale tutaj już Ares niewiele pożyje. Teraz spadnie. No i pierwsza walka tutaj się udała. Ten dodatkowy róg Kana mi tutaj pomógł. Elegancko. Tutaj ten dodatkowy róg właśnie mi pomógł. Jeszcze jedna bujeczka. Fajne to było. Ten... Billy szybko odpadł. Właśnie dodatkowe ruchy od Kana. No jest to do wykorzystania, jak widzicie. Jak widzicie, jest to do ogrania do wykorzystania. No i zobaczmy teraz. Dosyć długo będzie znowu losowało. Nie, jest szybciutko. No i zobaczmy, jak tutaj nam to poleci. No, tutaj chyba koleś coś za bardzo nie ogarnia gry, bo Gobiego, żeby tutaj wystawić Gobiego pod publikę. Dobra, teraz będę miał partnera na tyłach. Ale dobra, czekam aż on coś wczyta. Eloja. Oj, tutaj. No, na tym poziomie, no nie ukrywajmy, no tutaj daje mi takie niższe levele. Z moimi levelami to tam raczej bez problemu powinienem sobie radzić, chociaż nie mówmy. Hop. Tutaj sobie wykończę. Gobiego sobie zaraz wykończę, ale najpierw wczytam małpę i małpą. Małpa musi się zająć tutaj śmiercią. Nie chcę po prostu śmierci mieć na mapie. Bo będzie mi najbardziej przeszkadzała. Już nie ma śmierci. Gobi, mam nadzieję, że się nie odwraci, że lubię cię, uwielbiam cię, Gobi! Hihi! Nie, dobrze, znikł z mapy. No i teraz już tylko dobijanie. Teraz już zostało tylko dobijanie. Myślę, że to teraz w tej drugiej rundzie szybko to pójdzie. Teraz myślę, że ta druga runda już to wszystko skończy. Chociaż, patrz, zapomniałem, że tutaj mam już automatycznie ustawioną super umiejętność. Tutaj już druga runda powinna szybko pójść. Jeszcze tylko Eloy został. Nie, misji go nie wykończy, więc jednak do trzeciej rundy trzeba będzie dojść.
No ale to już trzecia runda, już naprawdę ostatnia. Dobrze, tu wstrzymamy, teraz małpa. Małpa chyba skończy sprawę. Tak. Nawet sobie nie pograłem kanem za bardzo. No ale jak widzicie, mamy nową kartoszkę. No, otwórzmy sobie skrzynię. Spróbujemy jeszcze zapolować, żeby na ten 16 level. Na ten 16 level kana zrobić. Zobaczymy, czy uda się. Otworzymy sobie z 2-3 skrzynki. Eloy. Pułkownik Baba, bo ostatnio to gram. Bardzo przydatna karta. Frankiego sobie tutaj wezmę. Wezmę kapitana T. Jaxa. Kraksen, jeżeli to oglądasz, nie oglądaj. No i tutaj idę jednak z Kronosem na 20 poziom. Jeszcze sobie otworzymy. Zobaczymy, czy się trafi już w skrzyni. O, dobrze, tutaj sobie Vlada wezmę. Ale baby mi daje pułkownika. Dobrze, jest skandal, ale tylko 12, niestety. Kapitan, to chyba znowu podobne zestawienia daje, nie? Dagdaga. Kreta. I Wukonga, nie ma Wukonga, to idziemy w Kronosa. Znowu to samo połączenie, dobrze. Jeszcze raz zobaczmy, czy się sprawdzi. Pułkownik Baba, jeżeli będzie w trzeci raz pułkownik Baba szczyle, to chyba otworzę czwartą aż. Nie, jest kieł i Vlad. Biorę Vlada. Jest kan 25. Elze, bo mam na niskim poziomie. Kreta. Doktor Walter. I Wukonga. Nie daje mi nadal Wukonga, ale trzeba Kubitynkę w końcu troszeczkę podgonić. No dobrze. To mamy nowego potwora. Czekam na wasze opinie, na wasze zdanie. Czy będziecie go widzieli w swoich składach? Myślę, że może być ciekawie, jak zwykle. Jak zwykle może być ciekawie, tylko jak zwykle nie będę umiał tego wykorzystać. Wiem, że wy to umiecie wykorzystać. W ogóle zobaczmy, czy już ktoś w telewizji to pokazywał. Bo teraz możemy tutaj w tym wyróżnione bitwy. Czy już ktoś testował sobie, ale na wyższych arenkach zobaczmy, bo tam na pewno testowali. Widzę, nie mają, nie mają. Czy jest któryś skład, tutaj jest kanał, który jest widoczny, bo nie chcę sprawdzać. Jeszcze nigdzie tutaj nie widzę. No dobrze, sprawdźmy arenę 14. Widzę, że jeszcze nie, bo wiem, że czasami już pierwszego dnia od wejścia karty niektórzy wykupują te wszystkie pakiety, żeby mieć to na maksymalnym poziomie. No dobrze, ale jestem ciekawy waszego zdania, co wy sądzicie o tej karcie, jakie zestawy byście pod tą kartę ustawiali. Faktem inne mapy. Chyba w końcu trzeba nagrać, ja też sobie postaram ogarnąć właśnie mapy i różne składy na każdą mapę. Odsyłajcie mi na maila wasze propozycje, wasze ulubione składy na różnych mapach. Wykorzystam to, podam, kto mi wysłał i zmontujemy jakiś filmik. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Epicki potwór. Testujemy. Na razie, trzymajcie się.